Karl Szabik, wizjoner, który wyprzedził swoją epokę. To głównie jemu Gliwice zawdzięczają swój obecny wygląd. Na świat przyszedł 31 października 1882 roku w Głubczycach. Mały Karl kończy w tym mieście gimnazjum, a swoje zainteresowania kształtuje następnie w Charlottenburgu, obecnej dzielnicy Berlina, gdzie w 1906 roku zdobywa dyplom tamtejszej politechniki, by wkrótce kandydować na stanowisko radcy budowlanego Gliwic. Udaje mu się to w maju 1919 roku. Od tej pory będzie odpowiadał za wygląd miasta przez 26 lat, aż do 1945 roku. Architekt początkowo mieszka przy obecnej ulicy Zwycięstwa 7, skąd przeprowadza się na ulicę Kościuszki 42. Jest pod silnym wpływem idei miasta ogrodu brytyjskiego urbanisty Ebenezera Howarda. Dużą wagę przykłada do wypełniania przestrzeni miejskiej roślinnością. Dba o formowanie ulic, alei i uzupełniania tzw. budynków narożnych. Przy Urzędzie Miejskim funkcjonuje wówczas tzw. poradnictwo budowlane, gdzie architekci opiniują i korygują indywidualne projekty budynków. Szabik wraz ze swoim zespołem jest skrupulatny. Zachowały się jego odręczne notatki, na których wnosi korekty dotyczące kątów nachylenia dachu, zmiany koloru okien czy nasadzenia w mieście nowych drzew. Ambitny architekt odważnie wprowadza zmiany w mieście. Tworzy projekt cmentarza centralnego, a w centrum Gliwic powstaje tak zwana oś Szabika. Zespół ulic tworzących jedną aleję, która dziś przebiega od dzielnicy Akademickiej przez ulicę Strzody aż do placu Piłsudskiego. Zwieńczeniem arterii miał być monumentalny budynek nowego ratusza. Jednak władze miasta, obserwując budowę pobliskiego hotelu House Oberschlesien i widząc, jakie problemy sprawia podmokły teren w pobliżu kłodnicy, rezygnują z realizacji inwestycji. Aby wznieść budynek obecnego magistratu, trzeba było zabezpieczyć konstrukcję ponad 400 pali, a fundamenty zostały obłożone słoniną. W 1928 roku Szabik wraz z architektami z Zabrza i Bytomia tworzy koncepcję Trójmiasta. Rozmowy na ten temat były zaawansowane, a nowatorski projekt pojawiał się w licznych publikacjach. Miasta łączyć miała kolejka naziemna o nazwie Tripolis. Ostatecznie do głosu doszły kwestie ambicjonalne poszczególnych miast i koncepcji zaniechano. Wizja Szabika wybiegała na tyle daleko, że już w międzywojniu stworzył plan 4 obwodnic miasta, z których najbardziej zewnętrzna miała przebiegać w miejscu, gdzie dzisiaj przebiega autostrada A4. Realizację ambitnych koncepcji brutalnie przerywa wybuch II wojny światowej. Szabik mieszka w Gliwicach jeszcze do 1945 roku, gdzie 8 lutego zostaje aresztowany przez NKWD. Wkrótce zostaje wywieziony do obozu pracy na wschodniej Ukrainie, gdzie umiera na czerwonkę. Miejsce jego pochówku pozostaje nieznane. A w obecnych Gliwicach, na których odcisnął tak silne piętno, nie ma nawet ulicy nazwanej jego imieniem.